Witam, ze mną dzisiaj pachnące babeczki. Zobaczcie, cała foremka wypieczonych babeczek przepysznych. Cupcake surprise, bo w środku jest niespodzianka, ale wcześniej o zapachach, bo ja tu siedzę w pokoju wypełnionym zapachami, a wśród nich przebija wanilia, karmel, czekolada, cytryna, winogrona i truskawki. I pachnie tu niesamowicie, bo każda babeczka jest zapachowa. Tu są takie małe otwory nawet w pudełku, więc nawet jak będzie stała w zamkniętym pudełku, będzie czuć ten piękny zapach. A ja Wam pokażę trzecią serię, o zobaczcie, trzecią serię Cupcake Surprise, w której są kompletnie nowe wzory. I odpakuję wszystko, więc będzie 12 nowych lalek. No to zabieram się za pierwsze opakowanie i zobaczcie, co tam jest pięknego. Odpakowywanie to jest bardzo mozolna rzecz, ale wielce interesujące. Oczywiście w każdym zestawie jest szczoteczka do czesania, a w środku niespodzianka. Ta-dam! Podnosimy tą czapeczkę, bo tu czai się prześliczna księżniczka i w tej nowej serii, w takich brokatowych, pięknych strojach, a cała jesteś w tym brokacie, no tak to mają księżniczki. Zobaczcie, śliczna lala. Zobaczcie, jaka ta suknia jest, możemy ją poprawić, tu rozciągnąć, tu mamy trochę tiulu. Ona jest jak calineczka zupełnie, jakby z kwiatka, w kwiatku mieszkała, z kwiatka się narodziła. Szczotka oczywiście do czesania włosów, więc możecie zdjąć gumkę, robić najróżniejsze fryzury, jakie Wam tam przyjdą do głowy. A ja na razie zakładam jej ten śliczny kapelusik i stanie sobie, zobaczymy, co jest w następnej. A, bo jeszcze muszę rozszyfrować, która to jest gwiazda. No, 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 czekajcie, to jest Violet. Tu, zobaczcie, jest cała gama księżniczek i oczywiście są to laleczki kolekcjonerskie. Możecie zbierać, zebrać je wszystkie. Tu akurat widać, ponieważ różnią się kapeluszami, więc widać, że każda tutaj jest inna, aczkolwiek na ściągawce wcale nie widać, jakie mają kapelusze, widać tylko, jakie mają sukienki, a to jest w środku ukryte. A sukienka przykrywa ten kapelusz. Zobaczcie, niby chcecie violet fioletową, a tutaj jest niebieska. Ha, nie jest tak łatwo, no ale dobrze. Mam nadzieję, że moje odkrywanie Was trochę naprowadzi, albo przynajmniej będziecie wiedzieli, którą najbardziej na świecie chcielibyście mieć. No dobrze, tu mamy kolejną szczotkę. Ach, ja, jaka śliczna. Truskawkowa. Truskawkowa. Piękna babeczka. No dobrze, chodź tu księżniczko. Zdejmę ci kapelusz. Pokaż, no mi się tutaj śliczna. To jest chyba Tracy. Tak? Tracy. A, zobaczcie. Ach, jej, no te suknie mają wyjątkowo wytworne tutaj z brokatem, z tiulem, takie do samej ziemi. Z mówkami takimi pięknymi, bardzo eleganckie. Madame. Kapelusik tak wygląda. Czu, 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 czu. Czu, 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 czu. A, zobaczcie jeszcze raz. Tak, tak, dobra. Szczotki na razie niepotrzebne. Kolejna, trzecia. Ale będę miała dzisiaj tu kolekcję dziewczyn. Fiu, fiu, fiu. No, zobaczymy, co tutaj jest. Fioletowa przykrywka, główka. Chyba taka z pyszne, pyszne jakiś polewa na niej. No, pokaż no się tutaj. Fioletowa sukienka, słuchajcie. Fioletowy kapelusik. I to jest chyba Oliwia. Brunetka. Oliwia? Oliwia. Ma tutaj na sukni takie drobne kwiatki. To jest srebro z takimi brokatowymi elementami czerwonymi. Ale ty masz suknię balową, dziewczyno. O, madam. I fioletowy kapelusik. I stań no to sobie z dziewczynami, bo tu się wszystkie musicie zmieścić. Czwarta babeczka. Do schrupania. Pachnie wanilią. Góra taka różowo-beżowo-niebieska. Mafinka niebieska. A jaka tam niespodzianka. O, jakaś blondyneczka w środku. W błękitnej sukience.
I to jest chyba Izabel. Jedyna błękitna. Ma zielone oczy. Różowy cień do oczu. A tutaj pełen. Śliczne mają te wzory na tych sukienkach. Naprawdę takie kwiatowe, roślinne. Pozawijane. Dużo tego brokatu. Madam, proszę się ustawić tu z dziewczynami. Izabel. A ja się zabieram za kolejną. I z zewnątrz, słuchajcie, jest żółta. I to może być Piper, ale może wcale nie. Może tylko myli mnie ta plastikowa końcówka. Ach, to otwieranie. Tak się staram śpieszyć, ale troszkę inna szczotka jest. Taki kwiatuszek. No dobrze, a co tutaj jest? Tu jest, zobaczcie, taka beżowa muffinka kremowa w serduszka z czymś niebieskim. O, zdejmiemy blondyneczkę. I słuchajcie, jest to Piper. A, udało mi się, zgadłam. Piper w żółtej sukience. W kropeczki, bardzo modne w tym sezonie. A tutaj ten tiulowy element też jest cały taki wybrokatowany, też w kropeczki. Trzeba rozprostować dziewczynie sukienkę. Madam, zapraszam cię tu. A, pokaż no się. Tak wygląda. O, a ja się zabieram za następną opakowanie z babeczkami. Ojej, jaka pyszna polewa. Zobaczcie, jaka polewa. Fioletowa, może to jagodowa polewa. Zobaczymy, zobaczymy. Okej. Zdejmujemy. O, tutaj taka rudowłosa piękność. I to jest Ewelin, tak mi się wydaje. Jeszcze się przyjrzę. Czy Alice? Zobaczymy, jak pod spodem ta babeczka wygląda. Słuchajcie, a może to jest w ogóle Melody? Ja jestem cała zakręcona. Słuchajcie, jeszcze to sprawdzę. Ale wy podpowiedzcie, która to z dziewczyn może być. Madam. Niech no się przyjrzy. To chyba jest Alice jednak. Tak po sukience mi to wygląda. Proszę, madam. Słuchajcie, następna. Ta-da-da-da-da. W ogóle jeszcze, tak jak one są odpakowane, to widać, że ta jest żółta, to jest różowy element taki na dole. No ale nie wiem, czy to Wam podpowie. Patrzę jeszcze na oznaczenia, czy tutaj są jakieś informacje, czy to będzie jedna wielka niespodzianka. No jednak jedna wielka niespodzianka. I wszystkie dziewczyny z tyłu tutaj pokazane. O, przyjrzyjcie się. Cała lista jest na każdym opakowaniu, więc jakby można mieć informację, jaka babeczka jeszcze jest w komplecie. O, słuchajcie, jakaś truskaweczka. Truskaweczka taka w czekoladzie. Znaczy, tu różowa polewa owocowa, a tu chyba babeczka brązowa. Co to za gwiazda się kryje tam? O, jejku. A to jest chyba Molly. A może nie, a może nie, a może to jest właśnie Alice. Ej, słuchajcie, no muszę się przyjrzeć temu naprawdę. Chyba Alice. Zobaczcie, tak wygląda. Ma piękne, jest brunetką, ciemne włosy, różową suknię. A ja już napakowuję następną. Ale w sumie wy możecie babeczkę nazwać, jak wam się tylko to podoba. Nie musicie się sugerować tym, co napisał producent. O, zobaczcie. Musimy coś wykombinować, żeby zapachy też przechodziły na drugą stronę. I oglądając takie babeczkowe pyszności, żebyście czuli, co tam w środku. A i następna księżniczka. I to jest na pewno Evelyn. Moi drodzy, tak? Tak. Takie śliczne esy, floresy na sukience. Zapraszam. Słuchajcie, niezła. Niezła tutaj, niezłe przyjęcie się szykuje. Tyle dziewczyn, takie kreacje. Babski wieczór. Po prostu. A kolejna. Ojej, jakie fioletowe esy, floresy. Wow. Jakieś jagodowo? Pachnie to. Och, do schrupania. Brunetka pewna, sympatyczna się w środku czai. I tak mi to wygląda na Jasminę. Tak, Jasmin. Madame, madame.
No, czasami ta sukienka troszkę tak się chowa, ale jak ją ładnie rozprostujecie, to wygląda naprawdę przepięknie. Włosy w ogóle mają, słuchajcie, bardzo ładne te wszystkie dziewczyny. Naprawdę będzie co czesać, co tutaj fryzury robić, warkocze, kucyki. I dużo. A poza tym zawsze taką lalkę można z powrotem schować do pudełka. I do samej babeczki, tak nosić na przykład ją do szkoły albo ze sobą w kieszeni, jak duża kieszeń. Ach, jajajajaj, a ja kolejno mam, słuchajcie, trzy ostatnie mi zostały, ta jedna z tych trzech, tak, zielona cała, jak troszkę zielone jabłuszko, ale takiego zapachu nie mamy. Myślę, że to jest cytrynka, nawet taka jak tutaj na opakowaniu. Zobaczcie, to jest ta sama babeczka, cytrynowa. No i która to gwiazda taka jest zielona? To jest chyba Amanda. Pokaż, nosie księżniczko, ukrywasz się pod kapeluszem. Tak, to jest Amanda. Madame, pokaż się. A z tym brokatem to zachodu, madame. O, to jest właśnie Amanda, poznajcie się. Dwie ostatnie. Napięcie wzrasta coraz bardziej. Kto nam tu jeszcze został? Jakaś Awa nam została. Jaka suknia, jaka piękna suknia. Ajajajaj. Czekajcie, śliczna jesteś. Różowa. Takie przepiękne esy floresy. A cała w brokacie, dziewczyna. Cała w brokacie. Pokaż, no się tu śliczna. A, ja też w brokacie. Ostatnia. Ile mamy tutaj dziewczyn? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. I ostatnia, 12. Uwaga. A, to czekolada, zobaczcie, taka jak na opakowaniu tutaj babeczka, widzicie? Tutaj tak jak ta. No jest czekolada. I tutaj jest Amela. Czekoladowa Amela. Madam. No i przepiękna dziewczyna, mamy całą 12, a ja zapraszam Was do tego, abyście subskrybowali kanał, trzeba nacisnąć subskrypcję i nacisnąć dzwoneczek, bo jak dostaniecie dzwoneczek, to będziecie pierwsi wiedzieli, że już nowy film jest na kanale. Pozdrawiam Was serdecznie i bardzo proszę o komentarze. Jeżeli się pomyliłam z jakimś imieniem, to proszę poprawcie mnie, tak aby wszystko było w porządku. Pozdrawiam, cześć!